Cześć, witajcie. Kolejna eksploracja, tym razem z Michałem wreszcie. Cześć Michał. Będziemy dzisiaj zwiedzali opuszczony dworek. Mamy już go przed nami teraz. Cicho, nie zdradzaj, nie spoileruj. Dworek z dosyć ciekawą historią. Podobno wiele się w środku zachowało. To wiemy z pewnych źródeł. A sami się zaraz przekonamy. Tam już widzę, są drzwi otwarte w tamtym pomieszczeniu. Tu jest dużo tych budynków. Sporo jest budynków, tam są też jakieś folwarczne budynki, stajnie i tym podobne. Tam sobie pójdziemy później. A na razie postaramy się dostać tutaj do środka. No dobra, moi drodzy, jesteśmy w środku, w holu na razie. Jeszcze tak nie do końca jesteśmy pewni, czy jesteśmy tutaj sami. Także tak na razie dosyć... O kurde, jak się przestraszyłem, zobacz. Już. O shit. O kurwa. Ale jaja. O, ale czad. Ale mapa stara. Nie, pan poczeka. A no, sorry. Zobaczcie. Taka ma z jakąś pieczęcią. Fajna sprawa. Niesamowite. No i koziołek. Koziołek jest kozak, przestraszył mnie. Ciekawe. To jest jakaś replika. Ciekawe, z którego to jest 2002. To nie taka stara ta mapa. Ale fajnie wygląda, fajnie stylizowana. Aparat mnie oszukał i się wyłączył sam. Zrobił się błąd jakiś. No dobra, słuchajcie, to co, idziemy, zaczniemy od tamtego pomieszczenia i przejdziemy przez kolejne sobie. Nie wiem, czy tu jest piętro, czy nie. Dobra, idziemy tam. Ty, tu jest safe. Słuchajcie, tu jest safe. Dziwne wrażenie, dziwne przeżycie, że nie jesteśmy sami. No myślę, że jakbyśmy nie byli sami, to już by ktoś do nas przyszedł tutaj. To jest jakaś zła instrukcja, to jest w ogóle coś taki challenge. Ale safe jest zamknięty, albo ja nie umiem go otworzyć. No nie, zamknięty jest. Dobra, tu jest podłoga. Nie wiem, czy pod tym nie ma dziury przypadkiem. Nie chciałbym tam wpaść. Wow. Ale czad. Czy wy to widzicie? No komin jak kozak. Ale ten wkład kominkowy to jest w miarę nowy. Ale numer. Patrzę, czy czujek żadnych nie ma. Weźmy zaraz kredensik. Tu jest drugi kominek. Ten już wygląda bardziej oryginalnie. Tego nie wiem. O, jest pianino. Ha, właśnie. No nie wiem, czy te, ale tak słyszałem, że miało tutaj być pianino. No i jest. Jest, spójrzcie tylko na to. Trochę zepsut, uszkodzony. Ciu.
się odbijają, ale... ale gra. Zagrałbym, ale się boję, że ktoś nas usłyszy. Według informacji, które znalazłem, dwór ten pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku, w zasadzie z końcówki XVIII, początku XIX wieku. Wtedy został wybudowany. Potem został rozbudowywany w trakcie troszeczkę, bo na początku jego pierwotna forma była dużo mniejsza, ale potem został rozbudowany. W pierwszych swoich latach był własnością rodu Wasilewskich, potem w XIX wieku fragment Skurdzika chyba. W XIX wieku przyszedł w ręce rodziny Jezierskich. I tak też oni tym majątkiem władali. Tutaj było, oprócz samego dworku, w którym się znajdujemy w tej chwili, były też stajnie i inne pomieszczenia gospodarcze, do których sobie przejdziemy później. W 1909 roku dworek stał się majątkiem, ale tutaj to normalnie to są współczesne meble. Piec kaflowy to jest mebel współczesny raczej na pewno, przynajmniej ma teraz szapka ze szpitala. No tam, w 1909 roku majątek przyszedł we władanie Włodzimierza Sosnkowskiego i on to był właśnie ostatnim właścicielem, To ten Sosnkowski? Tak, ten Sosnkowski. Ostatni, on był ostatnim właścicielem tego budynku. Tu sobie ktoś ognisko zrobił w wannie, ale numer. Co? Ognisko ktoś sobie w wannie zrobił. Tam coś jest? Może tam jakieś ciało, co? Ale się przestraszyłem. Czego? Tej figurki w sianie. O matko boska, aż mi serce podeszło do gardła. Normalnie, moi drodzy, ale numer. To właśnie Włodzimierz Sosnkowski w latach 30. XIX wieku rozbudował ten dworek do formy takiej, jaką możemy oglądać dzisiaj. I słuchajcie, i tyle wiem. Więcej informacji nie znalazłem. Nie wiem obecnie, kto jest właścicielem tego dworku, czy on w ogóle ma właściciela, ale wydaje mi się, że ma, bo tu jest sporo rzeczy takich współczesnych, więc myślę, że ma albo miał właściciela. Nie wiem, jakie są plany i tak dalej. No, dworek na pewno niszczeje. Tutaj. Nie. A co? Ale co? Słyszałem jakby... chrząknięcie. Więc nie wiem, jakie są obecne losy. Ja się zawału tutaj dostanę. Nie wiem, jakie są obecnie losy tego worku tutaj. Ale no wygląda, szczerze mówiąc, imponująco. I strasznie zarazem. Tak, trochę strasznie, a jednocześnie imponująco. Słuchajcie, teraz może to dziwnie wygląda, bo my już wracamy, ale no, dowiedziałem się informacji, które chciałbym wam przekazać, a nie wiedzieliśmy tego wcześniej. Więc widzieliście przed chwilą pałacyk, który zwiedzaliśmy, rozpoczęty w nim remont. I otóż już tłumaczę, o co w tym wszystkim chodziło, bo dowiedziałem się od pani sklepowej, gdzie robiliśmy drobne zakupy, wracając z eksploracji. Jak wiecie, sklepowe zawsze wiedzą wszystko i najlepiej. To jest najlepsze źródło informacji. Dokładnie. No więc tak, po wojnie był PGR, bo czasy przedwojenne, 18-19 wieczne wam opowiedziałem w środku. Potem był PGR, hodowali bydło i konie. PGR-y upadły, ktoś prywatny wydzierżawił ten teren. No, zrozumiałem, że od Skarbu Państwa, czyli przejął tak jakby to gospodarstwo. Był tam przez 20 lat. No potem coś się stało, jak nie wiadomo, o co chodzi, to oczywiście chodzi o pieniądze. No i się pokłócili chyba, albo sprawa jest w sądzie, pani tego do końca nie wiedziała. No i ten dworek tak stoi. Do zeszłego roku jeszcze miał właściciela, dlatego były tam ślady bytności. No myśleliśmy, że niedawnej, aczkolwiek sprzed roku. Ktoś tam mieszkał,
No ale niestety już nie mieszka z niewiadomych powodów. Pani nie wiedziała, czy był to dziki lokator, czy był to ktoś, kto to dzierżawił od kolejnego, od tego dzierżawcy pierwszego. Ciężko wyczuć. W każdym bądź razie dworek w tej chwili tak naprawdę chyba dalej jest w gestii Skarbu Państwa, należy do Skarbu Państwa. Dzierżawa trwa, za którą nikt nie płaci. Sprawa jest gdzieś tam w toku. Nie mogą się dogadać, pewnie rozstrzygnie to sąd. A dworek, jak widzieliście, niszczeje. Taka wstawka nietypowa, ale no nie mogłem wam tego nie powiedzieć. A my wracamy do zwiedzania dworku. Idziemy dalej. Tak, idziemy dalej, do dalszej części domu. Zobaczymy, co tam jeszcze znajdziemy. Tu jest klepka, ktoś tutaj próbował to chyba odnawiać. Idziemy dalej. Radiotelefon jakiś. Tu znowu zdjęcia. Stare zdjęcia, bo widać. Dobra, przejdźmy tu. O, tu jest fortepian jeszcze, ale numer. Zobacz. No, widzę. Ale piękny. Dzień dobry. Ale jaki kominek, spójrzcie, jaki kominek. A tam jest, tam z tamtej strony można wejść do tego pomieszczenia. No i fortepian. Ale numer. Ale fortepian już nie... O, fortepian już nie gra. O, już wiemy, dlaczego nie gra. No, fortepian jest totalnie niestety zniszczony. Ale robi... O, jakie zaleciało stamtąd. Ale robi wrażenie. Takie trochę pomieszczenie z poplątaniem tutaj jest, bo tak, tu są niby stare meble, piękne stare meble, stare krzesła, stary fortepian i nowoczesny skórzany fotel, tak dziwnie. Koty tu na pewno łażą, są ślady kotów. Dobra, idziemy dalej. To masz to krząknięcie. Na pewno jesteśmy tutaj sami, podejrzewam. No, ewentualnie duchy nam towarzyszą. Tu mamy też piękny kominek. No, w każdym, no bo takie pewnie tu kiedyś było ogrzewanie tego dworku, że były wszędzie kominki. Ten pokój mnie lekko przeraził, jak go zobaczyłem wcześniej. Ten. Wow. Spójrzcie tylko. Dyplomy, nagrody, piękny dywan z końmi. Widać, że właściciel tego był lub jest miłośnikiem koni, bo to widać. Józef Piłsudski na obrazku. Nieźle. Radny gminy. O, Kwaśniewski na zdjęciach nawet, proszę bardzo. No cóż. Stare zdjęcia rodzinne. To trochę tak. Troszkę jest taki indeks. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. SGGW. 79 rok. To jeszcze mi na świecie nie było. My też nie. Nawet nie wiem, czy ja byłem w planach. Lampa jaka fajna. Lampa, ale to jest współczesna lampa naftowa, wiesz? Też tak? Mam takie w kamperze, no. I teraz tak, tu mamy wózek do kijów golfowych, też nowoczesny. Taki mówię, trochę pomieszanie z poplątaniem tutaj. Tam tutaj za oknem idzie. Gdzie? Żartowałem. No, Michał, żarty się go trzymają. Tu to trumna jakaś jest chyba, o, tu. Skrytka. To już też są nowoczesne płytki. Tuż są część... Tu jakaś ziemiana. A nie, to jest też wejście. A tu jaki bałagan dopiero. Wow. O kurde. No. Grubo. Dużo to nie ma zwiedzenia. Kominek znowu. Dach zawalony.
i graciarnia, ale te meble to są takie zabytkowe, rzekłbym. Pewnie pochodzą z tego dworku. Tu coś jeszcze jest, aż się boję tam zaglądać. To nie lubi? Nie, to Unitra. To już nowszy, takie lata 90. Graciarnia. Tu jest graciarnia. Tutaj to nie będziemy wchodzić, bo tu się zapadł dach. A tam jest dwór. Wyjść należy. Nie, chyba nie. No ten dworek niestety widać, że się powoli sypie. Rozpada. Tu ktoś wyremontował łazienkę, bo to jest łazienka zdecydowanie współczesna. Proszę bardzo, kabina z hydromasażem. No zobacz, bojler nowoczesny, jeszcze jest folia na sprzętach, więc ktoś tutaj zaczął coś robić. A tam jest jeszcze druga część jakaś, widzisz? Tak, widzę. Dobra, idziemy dalej. Mówicie, no przecież nie jesteśmy tu sami dzisiaj. No już byliśmy we wszystkich pomieszczeniach, więc ewentualnie... No nie, no tu jest wyjście na dwór. No to wychodzimy tędy. Tędy możemy, ale przecież to jeszcze zdjęcia zrobić. Drzewo historyczne. A to drzewo ma tyle lat, co ten dworek? Albo i więcej. No faktycznie. Wygląda na stare. A to jest dąb chyba, nie? Tak wygląda. Trzymaj latarkę. A po drugie z tą policją to żartowałem, tylko mi się... Ja tak się domyślam, że pan żartował, dlatego wie pan, no... My... Ktoś do mnie, no. A ja jestem tylko opiekunem konia, więc... Że ktoś krąży tutaj koło tego i bardziej chodziło o konia niż o ten turban. Nie ma sprawy, naprawdę nas się panowałeś nie musi, bo my jesteśmy tylko miłośnikami takich miejsc. Nic nie niszczymy, nic nie kradniemy, także spokojnie. Konia też chętnie pogłaszczymy, zresztą już się z nim witaliśmy wcześniej. Swoją drogą piękny jest. No i słuchajcie... Ale przypał. Udało nam się wyjść. Pan nas przyłapał na zewnątrz. Nastraszył nas policją, jak słyszeliście. Ale na szczęście to był tylko żart. Aczkolwiek, no, jak wiemy, urbex to nie wandalizm, ale czad. Idziemy? No pewnie, że idziemy. Tylko dokończymy opowieść. My tu nic nie niszczymy. Coś do mnie dzwoni. A nie, już nie. My tu nic nie niszczymy, więc zupełnie nie mieliśmy się czego obawiać. No ale na szczęście skończyło się przyjaźnie i pokojowo. Pan nam pożyczył, jak słyszeliście, wszystkiego dobrego i poszedł w swoją stronę. A my dzięki temu możemy zwiedzać dalej. No to idziemy. O, ja to muszę sfotografować. No dobra. Wbijam się do Michała. Michał mi tu o jakichś katakumbach mówi, ale nisko, trzeba uważać.
sam jesteś katakumba. Ale pan jest, pan, którego spotkaliśmy, nie jest tyle co opiekunem tego terenu, co jest opiekunem konia, który tutaj ogiera, który tutaj w stajni sobie stacjonuje. Później do niego... Co? Pan ma podobno schizofrenię, czy tam Alzheimer? Później sobie tam do tego ogiera pójdziemy i go zobaczymy. Tak, to są normalnie przetwory. Więc pan stwierdził, że bardziej mu chodziło o tego... Co, to tyle? No, niestety tylko tyle. Bardziej mu chodziło o tego ogiera niż o sam dworek, który pan, stwierdził, że to nawet nie zabytek, a jedna wielka ruina. No z tą ruiną może ma i trochę racji, natomiast to na pewno jest to niewątpliwy zabytek. Uwaga na głowę. Ale powiedziałem, że nie jesteśmy sami. No dwa, ale do tego domu jeszcze nie wchodziliśmy. Tu, do tego. Mhm. To jest otwarte. Więc możemy sobie wejść. Ale adrenalina, przynajmniej coś się działo. Grunt to zachować, moi drodzy, spokój. Kultura, przede wszystkim kultura, spokój i opanowanie. I jak widać... Zamknęliśmy od środka. No, jeszcze dom zamknęliśmy od środka, żeby nikt nie wszedł. Także... Nie wejdziemy? Nie. O. A jaki samochód jedzie? No i co z tego? Chcesz, to stój na czatach, krzycz w razie czego. Żebym tylko nie wpadł tam do tej piwnicy, to będzie dobrze. No ale tutaj to raczej nic ciekawego nie znajdziemy, poza jednym wielkim bałaganem. Wygląda to jak... Wygląda jak... To nie no, dziki no. Dziki? Normalno, jasne. A one skaczą? Tak, skaczą, jak zające do góry. Cześć. No dziki, normalne dziki. Ale takich numer. Prawdziwy, takich normalnych to można się przestraszyć na ten, na ulicy. Ten dzik się, ale to jakie malutkie są fajne. Ten dzik się ciebie bardziej boi niż ty jego. A słuchajcie, tego bym się nie spodziewał, że na tyłach stajni, że na tyłach stajni znajdziemy dziki. Ale numer. Dobra, idziemy dalej. Idziemy sobie do tamtych budynków. Zobaczymy te stajnie. Stajnie czy obory, nie wiem co to było. A teraz się dowiedzieliśmy, że w XX wieku ten cały ten teren łącznie z tym dworkiem należał do PGR-u. Jak wiele tego typu zabytkowych obiektów przeszło na własność Skarbu Państwa i było tutaj prowadzone gospodarstwo, państwowe gospodarstwo rolne. Jak wiadomo, PGR-y upadły. Mówiłem o tym w odcinku o PGR-ze, w którym byliśmy, opuszczonym. Teraz link macie tutaj w rogu ekranu. Można się, możemy iść naokoło? Możemy. Można się do niego teraz wrócić. I tam opowiadałem, kiedy upadły PGR-y i co to w ogóle było PGR. Tutaj jest otwarte, więc można wejść. Tu były stajnie. To już widać. Boksy dla koni. Z tego wniosek, że... Nie wiedziałem, że kiedykolwiek wyglądają w stajni. No widzisz? Z tego wniosek, że to gospodarstwo, ten PGR, zajmował się między innymi hodowlą koni. Kał robi rekonesans. Pierwszy, zanim ja zacznę tu po tych smurkach skakać. No tak, bo to są stajnie. Co tam jest? Stajnie. Stajnie? No, wchodzimy. To weź ode mnie aparat. Może nie tak sprawnie i sprytnie jak Michał, ale się udało. No dobra, idziemy dalej, słuchajcie, przez, no, według nas oborę. Czyli opuściliśmy dworek z przełomu XVIII-XIX wieku i szliśmy do obory. Swoją drogą, z tego co się dowiedzieliśmy, to te... To jest zając, nie, kot. Co to jest? Kot!
swoją drogą. Nie ma to jak iść na pewniaka, że nic nie ma i nagle widzisz jakieś zwierzątko. W lesie w nocy. Swoją drogą dowiedzieliśmy się, że ten budynek pochodzi również z przełomu XVIII-XIX wieku. Ale tu sporo tego było. Zaś tu jest stanowisk, ile tutaj musiało stać krów. Od groma. Dobra, nie będę mówić. No i tu już są inne stanowiska z takimi kratami. Czy tutaj już stacjonowały inne zwierzęta? To było... Nie wiem. To było siano w tym. To są takie kratki w kształcie litery V. I to było w tym siano. Więc tutaj mogły stać konie. Tu już były konie. Tu już są boksy dla koni. Ewidentnie. To widać. Typowe boksy dla koni. No i widzicie, co on mi każe robić normalnie. Skakać po oknach. Bo mu się nie chce. Bo mu się nie chce iść tam dookoła. Ja pierdzielę. Ja, stary chłop. Normalnie. W szoku jestem. No dobra. Słabo to wygląda. Szczególnie tam na końcu. Co to jest? No. Nie mam pojęcia. No dobra, no. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, nie? Michał, tu jest drabinka. Lubisz drabinki. Dobra, idź. Dobra, idziemy na górę. Od razu zajrzymy, co tam jest. Może mnie nic tutaj nie zeżre, nie pożre, nie zabije. A tu są skrzynki. Ciekawe. Drabina wygląda na masywną. Będziemy wchodzić. Powoli. Ja się nie oderwie od ściany. Miejmy nadzieję. Chociaż... No najwyżej spadniemy na skrzynki. Wy pierwsi będziecie widzieć, co tam jest. Widzę jakieś siano. Najwięcej to siana. Jednym słowem, pusto. Zamykamy po sobie drzwi, tak jak było. Oczywiście. Nie, to nie było ten skobel, wiesz, tylko tak było zamknięte. O. I słuchajcie, wydaje mi się, że to byłoby na tyle. A więc, moi drodzy, końcówka telefonem, bo już mi się bateria rozładowała. Już nie będę teraz zmieniał. Więc my się z dołu z wami żegnamy. Moi kochani, że mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to teraz jest dobry czas, żeby zostawić po sobie ślad, czyli na przykład subskrypcję. Pamiętajcie o dzwoneczku. Jeśli tego nie zrobiliście, w ten sposób będziecie powiadamiani o naszych nowych filmach i niczego nie przegapicie. Nie przegapicie, tak jest, łapkę w górę, jeśli film wam się podobał. Miło też, jak komentujecie. Także, moi kochani, my wam bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas w tym jakże uroczym miejscu. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć. Cześć.